Ja w międzyczasie Państwu podam, że macie Państwo przed sobą na piśmie sprawozdania. Sprawozdania z realizacji na dzień dzisiejszy tych, które udało nam się zdobyć zadań. Jak będą jakieś pytania, uwagi, to również na koniec sesji tak na gorąco, ewentualnie później czy na następnej sesji materiał poglądowy. Tych materiałów, które otrzymaliśmy od jednostek realizujących. Spływają te sprawozdania po pół roku jednostek, bo mają obowiązek złożyć po pół roku sprawozdania, także też są do dyspozycji. Tych sprawozdań mamy jeszcze dużo, dlatego że w placówkach edukacyjnych kwalifikuje się na dzień dzisiejszy. Teraz prawo przewodniczącą to, że to rozumiem, że na koniec dumy nie będziemy rozmawiać. Proszę Państwa, w punkcie pierwszym mamy zmianę. Jest to projekt zarządu w sprawie zmian planu rzeczowego finansowego 2013. Chciałem pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej spytać, czy zaopiniował pozytywnie ten wniosek. Nie. No to jest zawsze taka pozytywnie. Ja powiem, czego sprawa dotyczy. Jak Państwo macie. Nie ma pana Tadeusza i się nie może pod... No ale nie ma go na sali, panie Basiu, nie wprowadzajmy zamieszania. Jak będzie pan Tadeusz, o, to ja się podpiszę. To powodzę, to się proszę Państwa, sprawa dotyczy generalnie odpadów, dlatego że zwiększyła się kwota, którą miasto płaci za odpady. Wszyscy płacimy za odpady, płacimy większą. I zachowana czujność przed dużą była taka, że my na początku muszą kwotę płacić. Pierwsza propozycja, która była nie do przyjęcia, dlatego że pani dyrektor zaproponowała 130 zł. Proszę, to pamięta się, ktoś ile? 138 zł na miesiąc. To jest, no, to jest w ogóle jakieś szaleństwo, bo dla nich my tu przebywamy jako sesji, jako, znaczy tu nikt nie ma śmieci bytowych, bo tu się ani nie gotuje, ani nie prowadzi węglem. Jedyne, które produkujemy, jeśli produkujemy jakieś śmieci, to może być papier, który dajemy do recyklingu, no ewentualnie namaczanka z kawy czy z herbaty i to jest wszystko. No ale po wszelkich negocjacjach, że wszyscy płacą więcej, uzgodniono, znaczy uzgodnili za kompromisie 40 zł miesięcznie. W związku z tym taką kwotę musimy przewidzieć zwiększenie tej kwoty na ośmieci. No nie da się, inne dzielnice płacą po 130, tak nie wiem, nie wiem, to wyliczę. Natomiast przy okazji tej powiem, że zaczęła się też dyskusja na temat czynszu, którą jesteśmy w trakcie, dlatego że nie wiem skąd, ale Państwo zaczęli przeliczać nasz czynsz, że zajmujemy 5% całego budynku, w związku z tym, no, nie, ale to papier wszystko przyjmie. Tak jest, bez toalety i kuchni, bo z toalety nie tylko my korzystamy, ale również korzystają pracownicy urzędu, bo administracja korzysta z tej toalety. Kontraży też. W związku z powyższym, zresztą stanowią teraz magazyn wody, to może być bardziej dojście. I na dzisiaj mamy sytuację taką, że jesteśmy w trakcie rozmowy na temat czynszu. Ten czynsz ostatnio był negocjowany z poprzednią dyrektorką, teraz jest nowa dyrektorka. Poprosimy jeszcze raz wyliczenia i będziemy negocjować. Mamy tą specyficzną sytuację, że jesteśmy w budynku Urzędu Miasta i Urząd Miasta generalnie inne może to są w budynkach Urzędu Miasta naszej gminy Kraków, ale nie są budynek zarządzane, administrowane przez Wydział Obsługi Urzędu, tylko przez ZBK. W związku z tym troszeczkę jakby no, inne warunki. Czas korzysta nasze budynki, nie korzystamy z energii elektrycznej, mamy raz w tygodniu sesję popołudniu. Rozumiem, że w okresie zimowym mamy jest wyświetlane, ale ani tego prądu, ani innych rzeczy nie możemy się odlicznikować, ani grzanie, no to można przeliczyć przez powierzchnię. Także mówię, jesteśmy przed tą dyskusją, przed podjęciem będziemy Państwa też informować, co nam się udało wynegocjować. Negocjujemy jak najniższą kwotę, ale to z tego znaczy, no na pewno to, co Państwo zaproponowali, to nie jest 5% całej powierzchni budynku. Chciałem powiedzieć, że ten budynek również zajmuje część budynku przy ulicy.
ulicy Rynek Podgórski 2, bo tam piętro u góry cały jest też architektury. W związku z tym, jakbyśmy nawet same Maniewskiego porównali do tego naszego biednego garażu, bo to był kiedyś garażu. Znaczy ja się śmieję, bo uważam, że miasto najlepiej idzie zarabianie na samym sobie. Tak jak mówią, że najlepszym płatnikiem budżetu państwa jest emeryt, rencista, który ma słaby dochód, nie może płacić podatek. No ale nie wiem, no w każdym razie jest jak jest. Te 240 zł, myślę, że to te 40 zł jest taką. Rzeczywiście możemy tego nie przyjąć, tylko wtedy, możemy nie przyjąć, ale no nie ma takiej możliwości, żeby musimy podwyższoną opłatę też ponosić częściowo za to, co tutaj jesteśmy na każdy z nas produkujemy. Aczkolwiek mówię, dyskusja jest taka, że my praktycznie to, co produkujemy, to jest papier. Na przykład, gdyby się upadli, to mogą od ilości osób, które to przebywa. Bo tak jest założenie ustawy. No tak, tylko że kiedy przebywa? No to jest sprawa chyba oczywista, to się zmieniajcie. Dziękuję, mamy ważniejsze tematy, które się spotkaliśmy. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Ktoś z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały według druku nr 1? Liczymy. Jeszcze raz, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący. Stwierdzam, że lepszy uchwała według druku nr 1.